zdecydowanie pozwolili Makowskiemu odśpiewać wredną piosenkę przed obliczem posła Zulu Guli z PO. Skręcam się nieborak z niewygody i przykrości. Jak do Tusku wróci z Machu Picchu, może wezwać Zulu Gulu na dywanik. Nie będzie to śmieszna rozmowa. Premier po czasach pampasach może być rozkojarzony, a to niestety spadnie miejscowe kłopoty, gdzie plaga godzi plagę i pisem pogania. Autostrady ciągle w krzakach, kurwański ciągle w telewizji, a w oświacie dywersja gestyka poprzyła egzaminy, szpitale szykują się do kręcenia ludu, ceny galopują, prezydent jest zdrowy, finanse chore, nieludzko o resortach, puste słowie w mediach. I jeszcze Wesołek Makowski szydzi, że Platforma kogoś kocha. No tak, czy spokój. Bardzo podziękować, bo no, powiem uczciwie, nie wszystkie pewnie przeczytałem do dzisiejszego wieczora. Cieszyłem się, że jestem na zdjęciu w jednym miejscu, a teraz się cieszę, że jestem tutaj wymieniony w Ferietonie. Z tym, że może uzupełnię troszkę te sekwencje. To nie był osiedlowy, tylko dzielnicowy dom kultury, ale to jest akurat wyrobia. Natomiast w tym programie teraz my, to było tak, że Rafał Ziemkiewicz napisał wtedy Rzeczypospolitej, właśnie że zostają tam. To znaczy ja teraz mówię tak, że zaczynałem też trochę Platforma czy kocha i Platforma mi podziękowała. W funkcji dyrektora domu kultury. Więc ten tekst Rafał napisał i pan Borodowski, pan Ziemkiewicz zaprosił mnie do tego programu. I powiem szczerze, tak się zastanawiałem, czy iść, no bo mogli ze mnie bardzo łatwo zrobić gazetę, to znaczy zrobić ankietę na dzielnicy Praga Północ. Czy pan wie, gdzie jest dom kultury, albo był pan kiedyś w domu kultury, no i tam zawsze się znajdą ludzie, którzy wzruszą ramionami i powiedzą, że nie. No i wtedy mogliby to być pan. Zadzwonili pana nie na piosenkę, tylko dlatego, że ile pan działał na tej Straży Północna. Ale poszedłem do tego programu, zadzwonili się bardzo miło i do tego wzięli Tadka Rosa. A Tadek Rosa, mimo wszystko, to jest naszym kolegą po parku i zachowywał się bardzo, no bardzo porządnie, powiedziałem, nie zadał żadnego trudnego pytania. Ale prawda jest taka, że siedział potem, czekając na swoją kolej, pan Jarosław Gąbki, tam w takiej garderobie. No ja szedłem to już po programie, ale czekałem, aż się cały program skończy. No i tak się pyta mnie, to za tę piosenkę zwolnili pana z pracy dyrektora, z funkcji dyrektora Domu Kultury? Ja mówię, no tak, to w Platformie nie brakuje pieniądza. I to był rok 2008, także wtedy zwróciłem uwagę na pana Jarosława Gąbina, że on może myśli troszeczkę inaczej. No, ale program nie poświęcony, czy tam spotkanie nie poświęcone moim perypetiom, ale ponieważ tutaj byłem wywołany, więc chciałem jeszcze parę słów powiedzieć. Myślę, że Janek jeszcze zapomniany z jakimś pamiętam. To może jaki jest zamawiający wirus antypolonizmu, to jest czerwiec 2009 rok. Jak przełama się wejść do Polski? Pyta na pierwszej kolumnie Rzeczpospolita. Odpowiadam, na początek polubić Polskę samemu. Bo dopiero wtedy można przekonywać do niej innych. Biegać do swego kraju, ojczyzny, narodu, to jest rodzaj choroby, na którą dawno wynaleziono lekarstwo. Nazywa się patriotyzm. Otóż cierpimy na silny niedostatek tego składnika w naszej diecie. Powody są historyczne. Przez pół wieku nauczano Polaków, że ważniejsi od własnego narodu są proletariusze wszystkich krajów, z którymi mamy się łączyć. Przy pomocy ich centralnej Moskwy. Hasło powyższej treści drukowano codziennie na tytułach gazet. Do dzisiaj kołacze ono w niektórych głowach i środowiskach. Po kompromitacji Moskwy owe zainfekowane środowiska znalazły sobie nową stolicę, Brukselę. I teraz tam się łączą, z kim się uda. Proletariusze zrezygnowali, bo trudno ich zlokalizować. Ale z bankierami jak najbardziej. Z mniejszościami seksualnymi, a i owszem. Z odmiennymi religiami, a jakże, byle nie z Polakami. Żyją między nami ludzie, którzy nie lubią wszystkiego, co jest drogie Polakom. Naszej historii, powstań, pomników, naszych klęsk, naszych zwycięstw, naszej wiary, literatury, obyczajów, pejzaży, folkloru. Nic! Chodzi o to, by ci właśnie ludzie, którzy nas nie cierpią, nie decydowali o tym, jakie mamy świętować ważne rocznice, jak nazywać place, ulice, jakie historii uczyć w szkołach. Historia to jest może najważniejsza sprawa, bo toczy się bitwa o pamięć, a historię piszą nam głównie Niemcy i Rosjanie. Od nich świat słyszy kłamstwo o polskich obozach śmierci, o II wojnie światowej wyłumanej przez Polaków z mowy z Hitlerem, o krzywdzie wypędzonych z Polski Niemców. Z okazji rocznicy powstania warszawskiego co roku musimy wysłuchiwać pseudoobiektywnych komentarzy o głupocie powstańców, którzy podjęli beznadziejną walkę z silniejszym wrogiem. Otóż walka o wolność nigdy nie jest beznadziejna i na pewno nie jest głupia.
Wręcz przeciwnie, nie ma nic mądrzejszego na świecie niż walka o wolność. Ale to w naszej szerokości geograficznej czują tylko Polacy. Po tym można nas rozpoznać, bo wolność krzyżami się mierzy, jak śpiewali żołnierze pod Monte Cassino. Antypolonizm, o którym toczy się dyskusja, przestanie nas uwierać, kiedy zbudowane zostanie wreszcie Muzeum Polskiej Prawdziwej Historii, gdy marszałek Piłsudski przeniesiony zostanie z parkingu na wysoką kolumnę, a olbrzymi krzyż wieczny od Pałacu Kultury upamiętni miejsce, z którego Jan Paweł II wzywał Ducha Świętego, bo odmienił oblicze polskiej ziemi. Kiedy zaczniemy być dumni z naszej solidarności, umiłowania wolności, heroizmu bohaterów i odwagi ludu. Przestaniemy wtedy zwracać uwagę na zaczepki różnych zakompleksionych nacji. Serdecznie dziękuję za tę deklarację. Zapamiętajcie Państwo.
Kraków ma piękną tradycję. Pod zaborami zbudowany pomnik Grunwaldzki w Krakowie. Pod zaborami, proszę Państwa. I że budowali tak. I budowali kopce dla Piłsudskiego, Kościuszki. Zresztą mają tradycję w budowie narodowych pomników. Jeżeli Kraków jest z nami, to naprawdę robi się bardzo korzystna sytuacja dla naszej idei. Pomnik Krakusa to jest w XIX wieku. Tutaj Pani nie zaświata, ma następne pytanie. Ale pewną propozycję. Skoro władze miasta robią z nami balona, to może ten łuk podnieśmy na balonach i wtedy bez gruntu się odbędziemy. Pan zgracza sprawę już groteskową, a my traktujemy sprawę budowy łuku niezwykle poważnie, z najwyższą powagą, na jaką można się zdobyć, bo to jest po prostu hańba, żeby tak zwana wolna Polska, niby suwerenna, przez 25 lat nie zdobyła się na taką inicjatywę. Nie było władzy, która by o tym w ogóle powiedziała. 25 lat, proszę Państwa. To jest hańba po prostu, więc mówimy o tych sprawach bardzo poważnie. Ten łuk musi stanąć w Warszawie. Warszawa jest bohaterskim miastem bohaterskiego narodu. Brawo! A tu nie ma żadnego pomnika.